Cześć i dzień dobry. Przy mikrofonie Kamila Kielar, a to jest 37. odcinek podcastu Drzazgi Świata. Dziś rozmawiamy o tym, jak kryzys klimatyczny sprawia, że wędrowanie po górach, zwłaszcza tych w Stanach Zjednoczonych, skończyło się w takiej formie, jaką znamy. Drzazgi Świata to podcast, w którym rozmawiamy o tym wszystkim, co nas w świecie uwiera. To bardziej uważne spojrzenie na przyrodę, społeczeństwo i outdoor. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli nie szukasz prostych odpowiedzi. Mój podcast powstał z potrzeby mówienia o rzeczach ważnych i może istnieć dzięki finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeśli więc uważasz tę audycję za wartościową, możesz dołączyć do grona osób go wspierających. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie www.patronite.pl. Ukośnik Kamila Kielar. Dzisiejszy odcinek jest o tym, że świat wędrówek długodystansowych, czyli jednej z ulubionych form aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, za kilka lat może przestać istnieć w formie, w jakiej dane je było doświadczyć wielu osobom, w tym mnie. Jest oczywiście konkretny powód, dla którego akurat dziś publikuję ten temat. Właśnie zaczęłam wędrówkę kolejnym amerykańskim długodystansowym szlakiem, tym razem mam do przejścia 5000 km po Continental Divide Trail, czyli jest to szlak, który idzie grzbietem Ameryki przez góry skaliste. No ale jest to wyprawa, którą dopiero zaczęłam, jest ona w zasadzie przede mną i dopiero będę obserwować, jakie zjawiska dzieją się właśnie na tym terenie, dzieją się na grzbiecie Ameryki. Dlatego w dzisiejszej opowieści za przykład wezmę równoległy szlak, ukochany przez Amerykanów Pacific Crest Trail. Biegnący zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przez góry Sierra Nevada oraz góry Kaskadowe. PCT, bo tak w skrócie nazywa się szlak, jest idealnym przykładem do tego typu rozważań, dlatego że na nim, jak w soczewce, skupiają się problemy, zjawiska i różnego rodzaju anomalie. Sam szlak ma 4300 km, przebiega przez trzy stany Kalifornię, Oregon oraz stan Waszyngton. Na swoim dystansie 18 razy wspina się na Monte i to, co jest jego największą niezwykłością, to to, że przechodzi przez kilka ekosystemów, więc zaczyna się na pustyni, przechodzi przez góry wysokie, przez tereny wulkaniczne, przez lasy deszczowe. Także na tym dystansie można oglądać dużą zmienność przyrodniczą. BCT zawsze było miejscem, na które ludzie przyjeżdżali po to, żeby się odciąć od zgiełku, od społeczeństwa. Żeby wsiąknąć, tak prawdziwie wsiągnąć w naturę, no bo na to jest 5-6 miesięcy, i zrozumieć to, co zachwycało pierwszych amerykańskich przyrodników, którzy właśnie w tamtym terenie działali. Ale w coraz większym stopniu wędrówka po PCT i sam szlak zaczyna przeobrażać się w pewnego rodzaju demonstrację degradacji ekologicznej, która jest wywołana ocieplającym się klimatem. Dzisiejsza historia i dzisiejsza opowieść jest mi szczególnie bliska. Sama kilka lat temu przeszłam PCT, dlatego dzisiejszy odcinek poprowadzę samodzielnie. Całe to doświadczenie wędrówki przez pięć miesięcy było bardzo dla mnie ważnym i zdecydowanie zostaje do dziś na absolutnym podium moich ukochanych wypraw. W związku z tym od tamtego czasu regularnie monitoruję to, co dzieje się na szlaku i wokół szlaku, wszystkie zjawiska przyrodnicze, demograficzne, społeczne, dlatego że jest on fantastyczną soczewką społeczeństwa oraz tego, jak podchodzimy do przyrody. Ostatniej zimy o szlaku PCT ponownie zrobiło się bardzo głośno wśród amerykańskich hikerów, dlatego że ostatnia zima, przełom 2022 i 2023 roku, to był kolejny rok anomalii. Kiedy ja robiłam szlak w 2017 roku, wtedy był to rekordowy rok pod względem ilości śniegu, ilości opadów, która wtedy najpierw spadła, a potem zalegała na szlaku. Ale rok 2017 właśnie został strącony z piedestału jako rok rekordowy, ponieważ w tym sezonie zanotowano prawie czterokrotnie większą ilość śniegu niż jest to w regularnym roku, niż wypada ze średniej. Śnieżne rekordy, które pojawiały się co kilka lat, są poprzedzane latami suszy i poważnych niedoborów wody. Z jednej skrajności w drugą skrajność, ale jednocześnie ogólna ilość wody w przyrodzie zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych znacząco maleje. Wcześniej użyłam takiego mocnego określenia, że szlak PCT jest pokazem degeneracji środowiska, i na to się składa kilka czynników. Po pierwsze, coraz wyższe temperatury. Po drugie, coraz mniejsze opady śniegu oraz deszczu. Za tym idzie rzecz jasna brak śniegu i wysuszone źródła. Coraz więcej obserwuje się pożarów, a co za tym idzie? Też dymu w powietrzu. Coraz więcej jest też ogołoconych lasów. I to wszystko, te wszystkie czynniki zewnętrzne zaczynają definiować wędrówkę każdego hajkera, każdego, kto chce przejść szlak. Nie można dzisiaj po prostu pójść na szlak i nie wziąć tego pod uwagę. I to nie jest jakaś tam pieśń przyszłości, że tak się zmieni szlak, takie są tendencje i tak będzie w przyszłości. Już obecna generacja wędrowców musi się dostosować do tych warunków, więc tak naprawdę ten odcinek jest o teraźniejszości, o tu i teraz, a nie o przyszłości. Wędrowcy na szlaku PCT no to jest fenomen społeczny tak naprawdę na temat tego, kto, w jakim wieku, w jakim stylu. Z jakiej grupy społecznej robi ten szlak? Z jaką ideą robi ten szlak? Co ma na myśli? Co go motywuje? Myślę, że spokojnie można by naprawdę niejedną monografię naukową na ten temat napisać. Każdego roku szlak kończy kilkaset osób. To jest spora liczba oczywiście i do popularności szlaku bezwzględnie przyczyniła się najpierw książka, a potem film Dzika Droga. Natomiast bezwzględnie film zmienił to, jak ten szlak wygląda, kto na nim, na nim bywa. I nie sposób też nie zauważyć przekroju demograficznego, który dzieje się na szlaku od 20-30 lat. Jest nieporównywalnie więcej kobiet. Dzisiaj to jest mniej więcej jedna trzecia kobiet, która wędruje szlakiem, i ta liczba się zwiększa. Na szlak wyruszają coraz młodsi ludzie, zmienia się styl wędrówki, zmienia się oczywiście też sprzęt. Najbardziej kultowym sposobem na przejście PCT jest tak zwany through hike, czyli przejście naraz. Z punktu A, jakim jest granica z Meksykiem, do punktu B, jakim jest Kanada. Oznacza to oczywiście przejście przez wszystkie trzy stany po kolei, czyli Kalifornię, Oregon i Waszyngton, wraz z zmieniającymi się ekosystemami, które mijamy po drodze, dostosowywanie się do nich, dostosowywanie się do warunków. I to właśnie ten sposób wędrówki, czyli fruhike, może być i zaczyna być niemożliwe. Zrobienie tego w jednym ciągu. Oczywiście, to zawsze była podróż wymagająca poświęceń, wymagająca czasu, energii oraz dobrej psychiki. Ale pomimo tych wszystkich wyzwań, które niesie ze sobą wielomiesięczna wędrówka górska, tak naprawdę robiło się cały szlak na spokojnej głowie. I więcej się czerpało takiego spokoju i pewności, że robi się to, co się chce i kocha, niż jakiejś walki ze światem. Ale teraz, wraz z tym, że wydłuża się sezon pożarowy, wraz z tym, że coraz bardziej prawdopodobne jest, że ta długodystansowa podróż PCT z punktu A do punktu B zostanie zakłócona przez pożar i dym, zostanie zakłócona przez inne anomalie. Oczywiście pożary i dym mogą po prostu zakończyć naszą wędrówkę, ale nawet jeśli tego nie zrobią, to całkowicie zmieniają doświadczenie, jakim jest wędrowanie w takich warunkach. Więc na pewno nie tylko zaczyna być coraz bardziej niebezpiecznie, ale też coraz mniej w tym wszystkim jest bystroski. Sama oczywiście też pamiętam chodzenie przez ogromne, spalone tereny i to, że trzeba było do nich dostosować elementy wędrówki. Bo na przykład na takim terenie oczywiście nie można rozbić namiotu. Gleba i drzewa są bardzo niestabilne, więc zostanie tam na dłużej jest po prostu niebezpieczne. W każdej chwili drzewo może się złamać, zawalić, osłabione gałęzie spaść. I takiego drzewa nie otrzyma też bardzo zerodowana, osłabiona ziemia. Trzeba też schodzić z trasy, omijać ogromne części szlaku albo szukać dla nich jakichś alternatyw, mniej lub bardziej oficjalnych. Trzeba długo wędrować przez ogołocone, wyschnięte i spalone terytoria. Niektórzy z wędrowców całkowicie nawet rezygnują z całych fragmentów szlaku i już na nie nie wracają. I to wszystko w tej chwili jest standardem wędrówki na PCT. Ja sama pamiętam moment, kiedy przed Crater Lake w Oregonie zrobiłam sobie no, taką przerwę lunchową może na godzinę. I to było tuż pod takim szczytem takiego o, w sumie niewielkiego wzgórza. Natomiast byłam zasłonięta od strony szczytu, no i to oczywiście chwilę trwało, zanim trochę się zdrobnęłam, trochę zjadłam. No i kiedy po godzinie kończę lunch, zbieram się w dalszą drogę, odwracam się i widzę, że górka, pod którą odpoczywam, tak naprawdę... Utrzymuje i zatrzymuje całą ścianę takich gęstych kłębów dymu. I wtedy na tej trasie pomiędzy tym lunchem, a pomiędzy wioską na dole pod Crater Lake, no wykręciłam absolutny swój rekord prędkości, jeśli chodzi o wędrówkę moją na PCT. No i jak szłam tym szlakiem, to sukcesywnie go zamykano kilka godzin po mnie, więc byłam jedną z ostatnich osób, które w tamtym momencie zobaczyły w ogóle Crater Lake, jezioro kraterowe, właśnie ze względu na pożary, które po prostu zaczynały się rozprzestrzeniać po szlaku i w jego okolicach. Pojawiają się też relacje wędrowców, którzy raportują na przykład to, że zaczynają przez niektóre odcinki chodzić w maseczkach, bo dym jest po prostu zbyt gęsty. I taki duży przykład był w 2011 roku. Pożar, któremu nadano imię, imię Dixie, on miał miejsce w północnej Kalifornii i samego szlaku spalił 200 km. I było to wydarzenie zupełnie bez precedensu. W całej historii szlaku, odkąd on istnieje, że tak duży odcinek szlaku został po prostu zniszczony. I jeżeli spojrzymy na ostatnie dwa lata, to ze względu na pożary w Kalifornii oraz Oregonie zostało zamkniętych 850 kilometrów szlaku, a ponad 300 z nich spalonych. No to na szlaku, który ma 4300, 850 kilometrów zamkniętych szlaków, to jest po prostu absolutnie ogromna część tego szlaku. To się wiązało też z rozkazami ewakuacji, z tym, że wędrowcy albo utknęli w miastach i po prostu stamtąd nie było wyjścia, wszystko było zamknięte, czasami byli wywożeni, no a w kilku skrajnych przypadkach też utknęli w górach i musieli być ewakuowani helikopterami. O pożarach też opowiadał Timothy Olson, który pobił dotychczasowy znany rekord prędkości na szlaku i całe 4300 km zrobił w 51 dni. I Timothy opowiadał o południu w okolicach góry Szasta, że dym był tak gęsty, że przysłaniał słońce, no i że literalnie popiół spadał z nieba. W roku, który tutaj przytaczam, spłonęło w samej Kalifornii ponad 1,6 miliona hektarów drzew. A cała północna Kalifornia tak naprawdę była, cytując służby, praktycznie zamknięta. I co roku można prawie się spotkać z takim twierdzeniem służb, że ten rok będzie najgorszym. I to nie chodzi o licytowanie się, tylko o to, że ta historia nie tylko się powtarza, ale też po prostu eskaluje. Te pożary, o których opowiadam, biorą się m.in. ze złego zarządzania ogniem. Bo staje się coraz bardziej surową rzeczywistością, że ponad 100 lat decyzji dotyczących zarządzania lasami, w tym nadmiernie agresywne gaszenie pożarów czy komercyjne wycinanie lasów, oraz jeżeli do tego dodamy jeszcze zmiany klimatyczne, to to wszystko drastycznie zmieniło zachowanie ognia w zachodnich Stanach Zjednoczonych. I te dekady ograniczania dzikich naturalnych pożarów sprawiły, że na Ziemi nagromadziła się ogromna ilość leżących drzew. I dzisiaj te drzewa są pożywką dla wyjątkowo dużych pożarów, które obserwujemy. Dzisiaj gęstość lasów jest większa, niż była naturalnie i po prostu historycznie. Dzisiaj tych pożarów się już nie gasi w taki sposób jak jeszcze chwilę temu, tylko się je po prostu kontroluje. Oczywiście dotyczy to tylko naturalnych, regularnych pożarów, a nie pożarów, które są na przykład wynikiem działalności, bezpośredniej działalności człowieka. I to wszystko powoduje taki trochę zamknięty krąg bez łatwych rozwiązań, bo bez wody, która nie spada, drzewa są po prostu pod presją i są osłabione. One w suszy nie mają w jakikolwiek sposób się jak zregenerować, i w związku z tym są bardziej podatne na, szk na szkodniki, coraz więcej ich pada, coraz więcej w związku z tym materiału do palenia się. A drzewa, żeby po suszy, która tam panuje całymi latami, miało szansę się zregenerować i być mocne, żeby się opierać pożarom, żeby się opierać szkodnikom, żeby po prostu utworzyć zdrowy las, potrzebuje od jednego do trzech lat. W związku z tym, w tym okresie zwiększonych pożarów, w okresie zwiększonej suszy, ono po prostu nie ma czasu na to, żeby się wzmocnić i pełnić taką funkcję i taką rolę w ekosystemie, jaką po prostu normalnie powinno. Kalifornia osiągnęła też kolejny rekord, osiągnęła rekord ilości martwych drzew, i to jest 130 milionów na terenie całego stanu. W związku z tym, z taką ilością drzewa na Ziemi, jak to wszystko się zacznie zapalać, to podniesie temperaturę Ziemi do naprawdę niespotykanych wartości. Więc z pewnością po pierwsze wykończy drzewa, te, które już się ostały, no bo oczywiście nie każde drzewo gnie bezpośrednio w pożarze, no natomiast ta gorąca Ziemia, te drzewa, które przetrwają pożar, najzwyczajniej na świecie wykończy. Spowoduje to też, że Ziemia praktycznie się zagotuje, wszystko co w niej albo pod nią żyje, po prostu zostanie zabite, a sam pożar tą ziemię zeroduje i ona będzie bardziej podatna na dalsze zniszczenia. W kontekście szlaku, o którym rozmawiamy, po takim pożarze najszybciej można otworzyć taki odcinek spalony po około pięciu latach. Dopiero jest na nim po prostu bezpiecznie. Rzecz jasna zmieniały się też temperatury, jakie się spotyka na szlaku. W Stany Oregon i Waszyngton, no oraz tutaj jeszcze podawana jest w statystykach Kolumbia Brytyjska, czyli już po stronie kanadyjskiej. W jeszcze poprzednim sezonie osiągnęły temperatury 48 stopni. To jest tyle, ile notuje się w dolinie śmierci. A jeżeli popatrzymy tylko na Kalifornię, to jej południowa część ociepla się dwa razy szybciej niż północna. Obserwuje się również zwiększoną ilość deszczy i burzy i one mają formę takich gwałtownych ulew. I te gwałtowne ulewy, a nie spokojne, regularne deszcze, powodują bardzo silną erozję, niszczenie samego szlaku, oczywiście, oraz też obsuwy terenu, obsuwy całych zboczy. Zwiększa się też w związku z ilością gwałtownych burz. Ilość pożarów, dlatego że burze oznaczają pioruny, a to właśnie pioruny są najczęstszym naturalnym powodem pożarów. Więc im więcej piorunów, wiadomo, więcej też spalonych lasów. A jeśli spojrzymy na miejsce najbardziej charakterystyczne na szlaku, takie bardzo spektakularne, czyli góry Sierra Nevada, no to rzecz jasna, tam też bardzo jasno odbija się sytuacja klimatyczna. Te anomalie śnieżne, o których wspominałam na samym początku odcinka, zdarzają się w sierze co kilka lat. I ta właśnie ich gwałtowność jest bardzo charakterystyczna dla zmian klimatycznych i to, że one przeplatają się z okresami bardzo intensywnej, wieloletniej suszy. Dla wędrowców oznacza to Przede wszystkim konieczność działania na wysokości 3-4 tysięcy metrów nad poziomem morza w trudnych i technicznych warunkach. Oznacza to konieczność ponownego szukania alternatyw, ale ma też poważniejsze skutki. W 2017 roku, czyli w poprzednim rekordowym roku, te właśnie anomalie i te warunki doprowadziły do śmierci. I oficjalnie podaje się kilka, ale ratownicy, którzy uczestniczyli w tamtejszych akcjach ratunkowych, mówią o kilkunastu ofiarach śmiertelnych właśnie ze względu na warunki. Takie anomalie zdarzają się raz na kilka lat. Natomiast ogólny, wieloletni kurs śnieżny oraz wodny w górach Sierra Nevada się znacząco zmniejsza. Po pierwsze, zmniejsza się czas śnieżny, czyli czas, w jakim śnieg leży na zboczach, leży w górach. W Sierra Nevada w ostatnich dziesięcioleciach skrócił się aż o miesiąc. Zmniejsza się też pokrywa śniegu, czyli jego grubość to ile tego śniegu zalega. Podnosi się również linia śniegu. W ostatnich dekadach linia, gdzie ten śnieg po prostu występuje podniosła się aż o 350 metrów do góry. Badania też mówią, że w ciągu nadchodzącego ćwierćwiecza Połowa, aż połowa historycznie śnieżnej Sierry może nie mieć śniegu przez kilka, a nawet przez 10 lat z rzędu. I nawet jeżeli w tym czasie śnieg spadnie, to i tak jego ilość nie będzie wystarczająca, żeby z tego topnienia dało się rzeczywiście korzystać. Ten brak śniegu, rzecz jasna, oznacza kolejne susze, bo nie ma tego przechowywania wody w przyrodzie i nie ma powolnego jej uwalniania w naturę. A jeżeli popatrzymy na tak suchy stan, jakim jest Kalifornia, to jest to tak naprawdę wyjątkowa katastrofa. Nie mówiąc o tym, że jest to też problem dla lokalnej społeczności, lokalnych biznesów, bo w Sierra Nevada jest na przykład sporo ośrodków narciarskich. I tak już było. Takim przykładem jest 2015 rok, kiedy po pięciu latach suszy. 1 kwietnia, czyli w szczytowym momencie, jeśli chodzi o pokrywę śnieżną, geodeci poszli ją zmierzyć i w większości miejsc, na które trafili, teren był zupełnie suchy. Wtedy zanotowali, że warstwa śniegu zajmowała jedynie 5% średniej z poprzednich lat. Jeżeli popatrzymy na ostatni rok, co się działo, to śniegu było niecałe 60% średniej. Ale te 60% może jeszcze nie brzmi tak źle, natomiast musimy znowu wziąć pod uwagę specyfikę terenu, o którym rozmawiamy. Bo jednocześnie było drastycznie mało wody w rzekach, bo wszystko zostało wesane przez pieczoną ziemię, przez ziemię, która przez lata doświadczała suszy i pożarów. I to wszystko też wyparowywało, bo było strasznie gorąco. I tylko 20% wody ze śniegu trafiało do rzek. A normalnie to jest 60%, czyli trzy razy więcej. Rzecz jasna te zjawiska obserwuje się też w innych pasmach górskich, takich jak góry kaskadowe albo góry skaliste, przez które obecnie wędruje. Ale pierwsza i najbardziej doświadczająca tych zjawisk jest właśnie Sierra Nevada. Kalifornia jako stan jest bardziej podatna na te zjawiska, dlatego że burze, które się tworzą tam dzięki Pacyfikowi, są po prostu cieplejsze. W Kalifornii większość infrastruktury najpierw zbierającej, a następnie dystrybującej wodę w całym stanie jest oparte właśnie na tym, że śnieg długo zalega na szczytach Sierra Nevada. Bez tego strata wody w skali całego stanu będzie sięgać 30%. A jeżeli popatrzymy na tamy, które zaopatrują Kalifornię wodę, to aż 60% z nich polega na wodzie właśnie ze Sierra Nevada. Rzecz jasna sytuacji nie pomaga to, że w Kalifornii, choć jednostki od zarządzania wodą są absolutnie świadome problemu, to tak naprawdę niewiele z tym robią. W 2021 roku pojawiały się też pierwsze raporty, w których wędrowcy widzą szastę bez śniegu. Wzrost temperatur też topi lodowce. Wcześniej, czyli do 2015 roku, w całej Kalifornii było 22 lodowce. Dzisiaj jest ich tylko 21. Szlak PCT przebiega m.in. przez Trinity Alps. To jest takie granitowe pasmo, znane ze swoich kolorów oraz bioróżnorodności I stamtąd, właśnie z tamtego pasma, widać było Salmon Glacier, który no już w tej chwili nie istnieje, który znikł całkowicie w 2015 roku. I drugi lodowiec, który jest na tym samym kursie, to jest Grizzly Glacier. W XX wieku stracił on 93% swojej objętości, a dzisiaj... Po stratach w XXI wieku, to już ta strata osiąga 99%. I w tej chwili ma on zaledwie niecałe pół hektara powierzchni, dlatego szacuje się, że zostało mu tylko kilka lat życia i za parę lat lodowców w Kalifornii będzie już tylko 20. Sytuacja klimatyczna ma też wpływ na faunę i florę, bo zmieniały się gatunki zarówno roślin, jak i zwierząt. Na razie jedne i drugie uciekają, przesuwają się wyżej przed temperaturami, no ale w którymś momencie oczywiście to wyżej się skończy, nie będą miały się gdzie dalej przesuwać. I to bardzo dobrze widać na zdjęciach. Naukowcy poprosili wędrowców o to, żeby w specjalny sposób tagowali zdjęcia na Instagramie, a następnie po prostu analizują. I analizują je po pierwsze pod kątem zniszczeń w pożarach, ale też sprawdzają przez całą dekadę, co kiedy kwitnie. I jak szybko zakwita. W ten sposób mogą po pierwsze określić rozmiary zniszczeń, a po drugie, jako że PCT ciągnie się przez wiele ekosystemów, więc na zdjęciach bardzo dobrze widać, jak poszczególne rośliny przemieszczają się przez lata. I w ten sposób dokumentuje się około 200 gatunków roślin w prawie 100 stanowiskach. I widać przede wszystkim zmianę w czasie kwitnięcia, w tym że one wcześniej zakwitają, ale widać też, że całe stanowiska się po prostu przesuwają, są w innych miejscach niż były jeszcze wcześniej. Dzisiaj wędrowcy, którzy decydują się na wędrówkę w takich warunkach, muszą mieć bardzo jasną świadomość zagrożenia, które ich czeka no, z bardzo wielu stron. I są to zagrożenia, które mają źródło w zmianach klimatycznych. Muszą być dużo lepiej przygotowani, ale muszą być też przygotowani na to, że ten szlak zakończą nie ze swojej woli oraz że będą nawet z niego ewakuowani. Muszą też bardzo ściśle trzymać się wytycznych, no bo nie trzymanie się ich naraża na niebezpieczeństwo nie tylko ich, ale też i ewentualnie ratowników. Mówi się też, że może być niemożliwe robienie szlaku w odwrotnym kierunku, czyli z północy na południe. Dzisiaj ten wariant wybiera mniejsza część wędrowców, bo jest po prostu trudniejszy i bardziej wymagający. Natomiast może się okazać, że wędrówka z granicy kanadyjskiej na granicę meksykańską może być po prostu niemożliwa, ze względu na to, że pustynia będzie mordercza bez wody bo ta woda po prostu znika. W tej chwili najdłuższy odcinek bez pewnej wody to około 60 kilometrów i znajduje się on w północnej Kalifornii. Tych kilka miejsc, gdzie na tym odcinku jest jakieś źródło wody są bardzo niepewne, w związku z tym nie bierze się ich do końca pod uwagę, ale w przyszłości ten odcinek może się zdublować, bo więcej źródeł po prostu wyschnie. A jeśli będzie cieplej, to wędrowcy będą potrzebowali mieć ze sobą więcej wody. Więcej wody oznacza więcej kilogramów do noszenia. A to z kolei oznacza większe wyczerpanie organizmu i większe zapotrzebowanie na tą wodę. No i koło się zamyka. Trudność ze szlakiem polega też na tym, że trzeba je robić w konkretnym oknie pogodowym, ze względu właśnie na śniegi w Sierra Nevada, a potem opady śniegu pod granicą kanadyjską. Ale dzisiaj to okno pogodowe jest z kolei momentem największej suszy i największych pożarów. Opiekująca się szlakiem organizacja Pacific Restrial Association zaczęła zmieniać swoją działalność. Kiedyś, jeszcze parę lat temu, po prostu zarządzała szlakiem, wydawała pozwolenia dla hikerów, ale dzisiaj tą działalność zmienili przede wszystkim na ścisłą współpracę ze służbą Leśną i głównie ta organizacja dzisiaj zajmuje się przeciwdziałaniem degradacji środowiska. Bo jak mówi Jack Haskell, jej rzecznik prasowy, nie można już dłużej tego ignorować. Zmiana klimatu jest poważna i pilna, a to jedne z naszych ostatnich szans, żeby zapobiec niektórym z najgorszych konsekwencji. PCT w tym celu podejmuje różnorakie działania. Na przykład zmienia miejsca rekomendowane do spania, niektóre miejsca wyłącza, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale też ochronę czy przeciwdziałanie pożarom. Po drugie, przerzedzany jest burz przy samym szlaku, żeby właśnie ograniczyć rozprzestrzenianie się pożarów na część szlakową. Stara się też wdrażać politykę antypożarową i politykę ogniskową. Już od kilku lat na przykład są wydawane specjalne permity na rozpalenie ognia, a w zasadzie niewielkiego ogienka w Kalifornii i te permity to jest wprawdzie przejście krótkiego Parominutowego kursu, tak naprawdę w internecie, i chociaż pozwolenie jest tak naprawdę rzecz jasna, czystą formalnością, to buduje świadomość problemu, że ognisk i ognia nie można od tak sobie zapalić w takim miejscu jak Kalifornia. Stowarzyszenie zaczęło też zdobywać większe fundusze, żeby nie tylko mieć pieniądze na zarządzanie szlakiem, ale właśnie przeciwdziałanie tym zjawiskom, które się na nim odbywają. Dwa lata temu na ratowanie szlaków tylko w Kalifornii z funduszów awaryjnych, czyli takich poza stowarzyszeniem, wydano prawie 5 milionów dolarów. Stowarzyszenie wprowadza też nowe narzędzia do planowania przejścia szlaku i wędrówki szlakiem, które uwzględniają te współczesne nowe zagrożenia, które się pojawiają na szlaku. Na przykład została dodana warstwa na interaktywnych mapach prezentowanych przez stowarzyszenie, na których jest zaznaczony szkodliwy dym z pożarów. Coraz mniej niestety też jest wolontariuszy. Ich ilość oczywiście zredukowała w znacznej ilości pandemia, na no pracy jest coraz więcej. Zwykle to jest około 2000 wolontariuszy. No także stowarzyszenie bardzo intensywnie poszukuje nowych osób, które mogłyby się włączyć w przeciwdziałanie tym zmianom i po prostu w ratowanie szlaku w takiej formie, jak go znamy. Oczywiście jest pytanie, jak PCT będzie wyglądało w przyszłości. Bo sucha, cieplejsza przyszłość to oczywiście wyzwania, zwłaszcza dla tych osób, które chcą zrobić Fruhajk, czyli cały szlak naraz. Z tym się wiążą bardzo realne niebezpieczeństwa, takie jak udar, temperatury powyżej 40 stopni, odcinki po 60 km i więcej bez wody, no bo źródła wysychają. Wszyscy, od wędrowców po klimatologów, przez PCTA, wszyscy mówią o tym, że Fruhajk może być po prostu już niemożliwy. I to doświadczenie, znane tak wielu i ukochane przez tak wielu, po prostu przestanie istnieć. Że wędrówka będzie cała pod rygorem trzymania się ścisłych wytycznych, no i z pełną świadomością zagrożeń. Jeżeli chcecie zobaczyć grafikę zmian klimatycznych na PCT, wykresy temperatur, zasięgi lodowców, obszary śnieżne i to, jak to się wszystko zmienia na szlaku, znajdziecie to wszystko na stronie podcastu, czyli www.drzadkiśweta.pl. Mój rok, w którym ja robiłam swój szlak, czyli 2017, zwany był rokiem lodu i ognia. Niestety był też bardziej trendem niż pojedynczą anomalią. I ten szlak, Pacific Crest Trail, który tak kochamy i który jest tak ważnym doświadczeniem, jest nagle w ogniu gwałtownych i potężnych zmian. I nie jest to gdybanie o przyszłości, bo to dzieje się już i teraz. Zazwyczaj o skutkach kryzysu klimatycznego mówi się w kontekście rzeczy bardzo podstawowych dla ludzi, takie jak miejsce do mieszkania i dostęp do żywności lub czystej wody. I oczywiście bardzo słusznie, bo to są rzecz jasna rzeczy najważniejsze. Ale warto też pamiętać, że zmiana klimatu na świecie wpłynie również na to, co kochamy robić i co jest nam najbliższe. To była kolejna drzazga. Żeby nie przegapić następnych odcinków podcastu, zasubskrybuj Zlaski Świata w swojej aplikacji. Ten podcast powstał dzięki wsparciu i zaangażowaniu jego słuchaczy i słuchaczek. Jeśli uważasz tę edycję wartościową i cenisz niezależne dziennikarstwo, możesz dołączyć do grona osób wspierających mnie w serwisie Patronite. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie wwwpatronite.pl ukośnik Kmile Nie zapomnij też zajrzeć na moje media społecznościowe. Znajdziesz tam zdjęcia przyrodnicze, wywiady, artykuły oraz oczywiście sprawy bieżące, a w tej chwili relacje z mojego przejścia szlakiem Continental Divide Trail przez góry skaliste. Na Facebooku, Instagramie i YouTube znajdziesz mnie wyszukując po prostu kamila Kielar. Możesz też wesprzeć ten podcast jeszcze na kilka innych sposobów: polecić go u siebie w mediach społecznościowych czy podyskutować o odcinku na swoim blogu. Możesz również ocenić go w Apple Podcasts, a tymczasem do usłyszenia!